Konnichiwa. Dziś witam się z Wami w języku japońskim, a przede mną leżą tonkotsu, czyli po prostu kości wieprzowe. Nazwę tą możecie kojarzyć jednak zdecydowanie bardziej z ramenem tonkotsu. Tonkotsu to ramen, który jest bardzo kremowy, bardzo gęsty i bardzo bogaty. Jest to jeden z ramenów typu paitan. Paitan to po prostu biała zupa, a kolor swój zawdzięcza ona emulgacji tłuszczu. Historia ramenu tonkotsu sięga roku 1937. Wtedy to w Kurume, w prefekturze Fukuoka na południu Japonii, Tokio Miyamoto, uliczny sprzedawca jedzenia, rozpoczął sprzedawanie dań, w których wykorzystywał bulion z kości wieprzowych. Bulion ten jednak różnił się wyglądem i smakiem od bulionu, który dziś do ramenu tonkotsu jest wykorzystywany. Dzisiejszy wygląd bulionu, który wykorzystywany jest do tonkotsu ramen, zawdzięczamy Katsumi Sugino, który w roku 1947 przypadkowo, zamiast zgasić swój bulion, który się gotował, przekręcił palnik na maksymalną moc, wyszedł po zakupy i kiedy wrócił, okazało się, że zupa jest totalnie biała. Kucharz początkowo sądził, że bulion będzie do wyrzucenia, kiedy jednak go spróbował, okazało się, że jest w zasadzie lepszy od oryginału. Postanowił wprowadzić go do swojego lokalu. Popularność tego ramenu rozrosła się na całą Japonię i cały świat i dziś tonkotsu ramen to jeden z najbardziej popularnych ramenów, który nie jest zbyt często przygotowywany w domu. Wszystko za sprawą tego, że wymaga on bardzo długiego gotowania. W restauracjach bulion na taki ramen gotuje się przez co najmniej 12 godzin, a czasem nawet 24 czy 48 godzin. Często wykorzystywane są bardzo duże, nawet kilkusetlitrowe gary. W domowych warunkach w mniejszym garnku będzie wystarczyć jedynie około 8 godzin gotowania. 8 godzin to mimo wszystko dość długo, a zapach gotujących się kości wieprzowych jest dość intensywny. Dlatego ja dziś pokażę Wam taką przyspieszoną wersję, do której przygotowania wykorzystam szybkowar. W szybkowarze będę potrzebował jedynie około 2 godzin. Jeśli jednak chcecie, możecie zrobić to w takiej wersji klasycznej w garnku. Wtedy tych godzin będzie potrzebne właśnie około 8, ale wcześniej upewnijcie się, że macie dobrą wentylację. Jeśli macie możliwość ugotowania tego na zewnątrz, to również może być bardzo dobry pomysł. Bulion to oczywiście tylko jedna z kilku składowych ramenu. Do przygotowania bulionu do tonkotsu oczywiście będą potrzebne tonkotsu, czyli kości wieprzowe. Jest to najważniejszy i w zasadzie może to być jedyny element, który do przygotowania tego bulionu wykorzystacie. Ja mam dziś przed sobą pokrojone dwa rodzaje kości. Są to kości schabowe oraz kości karkowe, ale możecie wykorzystać również inne kości. Ja bardzo lubię na przykład kości strzałkowe, kości piszczelowe. W restauracjach, gdzie bulion ten przygotowywany jest w większych ilościach, często wykorzystuje się również głowy. Częstym dodatkiem są również racice, które mają bardzo dużo kolagenu, a kolagen w tym przypadku jest dość cenny. Racice nie mają w sobie jednak aż tak dużo smaku, dlatego nie róbcie bulionu, do którego wykorzystacie same racice. Ja kiedy gotuję bulion w takich domowych warunkach, tutaj przede mną są 2 kg mięsa, raczej racic nie wykorzystuję. Jeśli macie możliwość w swoim sklepie mięsnym poprosić o mieszankę różnych kości wieprzowych, to taka mieszanka sprawdzi się najlepiej. Poproście wtedy również o to, aby duże kości, na przykład kości strzałkowe, zostały podzielone na mniejsze części. Jak widzicie, tutaj te moje kawałki nie są bardzo duże. Tak jak powiedziałem wcześniej, do przygotowania bulionu możecie wykorzystać w zasadzie same kości. Często dodaje się jednak również aromatyzery. Ja jako aromatyzery wykorzystam czosnek, białą kapustę oraz zieloną część cebulki. A w tym momencie mogę przejść już chyba do przygotowania bulionu. Kości przekładamy do garnka i zalewamy to wszystko czystą, zimną wodą. Odstawiamy na kuchenkę. Pod kuchenką włączamy wysoką moc i pozwalamy temu wszystkiemu się zagotować. Z czasem, gdy temperatura będzie się podnosić, zauważycie, że na powierzchni tworzą się takie brązowe szumowiny. Musimy się ich pozbyć, ponieważ one zanieczyściłyby naszą zupę. Jeśli w tym momencie zaczęlibyśmy właściwe gotowanie bulionu, to nie miałby on takiego fajnego, białego koloru. Byłby raczej taki brudno-brązowy. Szumowiny najlepiej rozpocząć zbierać wtedy, kiedy będzie ich już trochę więcej. Kości gotujemy tak długo, aż szumowiny, które będą z nich wypływać, zmienią swój kolor z brązowych na biały. Co jakiś czas kości powinniście przemieszać. Wszystko to powinno zająć mniej więcej kilkanaście minut, dużo zależy od Waszych kości. Jeśli chodzi o taką technikę wstępnego gotowania, to niekiedy wykorzystuje się również gorącą wodę, wtedy te kości blanszuje się w niej przez około 3-4 minuty. Według mnie jednak lepsze efekty osiąga się wtedy, kiedy wstępne gotowanie rozpoczyna się od zimnej wody, do czego Was zachęcam. W moim garnku było dość tłoczno, dlatego ja kilka kości postanowiłem sobie wyciągnąć w momencie, gdy woda zaczęła się gotować. Zrobiłem to po to, aby łatwiej było mieszać to, co w garnku pozostało i aby łatwiej było zbierać szumowiny. Później wrzuciłem sobie te kości do gotującej się wody. I w tym momencie nasze kości są prawie gotowe do tego, aby je ugotować. Mówię o tym, że są prawie gotowe, dlatego że teraz kości te powinniśmy jeszcze raz umyć pod zimną, bieżącą wodą, dokładnie je oglądając. Płukając kości, zwróćcie szczególną uwagę na różne zakamarki, gdzie mogły zgromadzić się pozostałości brązowych szumowin.
wyczyszczone kawałki przerzucacie sobie do garnka, w którym będziecie bulion gotować. Ja przerzucam to od razu do misy szybkowaru. I w tym momencie, kiedy wszystkie kości są już w misce, możemy dodać tutaj wodę. Na 2 kg kości powinniście wykorzystać około 3 litrów wody. Jeśli podobnie jak ja będziecie wykorzystywać multicooker, to zwróćcie uwagę na to, aby nie przekraczać maksymalnej granicy jego wypełnienia. Jeśli tej wody w tym momencie dodacie mniej, trochę więcej wody będziecie mogli dodać na etapie późniejszym. W multicookerze ustawionym na funkcję szybkowaru pod wysokim ciśnieniem gotuję to wszystko przez godzinę. Następnie jeszcze przez około 20-30 minut pozwolę na naturalne wyrównanie się ciśnienia. Jeśli bulion zamierzacie przygotować w zwykłym garnku, to wtedy powinniście to wszystko gotować przez około 7 godzin pod przykryciem, wykorzystując do tego taką średnią moc. Po godzinie gotowania pod ciśnieniem nasz płyn cały czas nie przypomina białego, gęstego bulionu, który wykorzystywany jest do ramenu tonkotsu. Nie martwcie się jednak, tak powinno być. W tym momencie multicooker powinniśmy ustawić na funkcję brown i pozwolić temu rozpocząć się tak intensywnie gotować. Jeśli wybralibyście tradycyjną metodę przygotowania tego bulionu w garnku, to po około 7 godzinach powinniście również dodać swoje aromatyzery i gotować to wszystko jeszcze maksymalnie przez godzinę. Pamiętajcie o tym, że warzywa, które będziecie wykorzystywać jako aromatyzery, nie powinny być dodawane do gotowania wcześniej. Większość warzyw ma taki czas mniej więcej właśnie w okolicach 60 minut. W tym czasie warzywa się te nie rozgotują, nie zmienią smaku i koloru waszej zupy, będą idealne i najwięcej aromatu tej zupie przekażą. Dlatego zawsze jeśli dodajecie warzywa, to dodawajcie je na ostatnią godzinę gotowania. Oczywiście są od tego pewne wyjątki. Czosnek możecie dodać trochę wcześniej. Ja w tym przypadku jednak wszystko dodaję na ostatnią godzinę. Multicooker ustawiam na funkcję brown i włączam gotowanie. Zupa będzie gotować się na takim bardzo mocnym ogniu, będzie bardzo mocno bulgotać. U mnie funkcja brown ograniczona jest jedynie do 30 minut, ale po 30 minutach nie przestaje gotować. Przedłużam czas gotowania o kolejne 30 minut, w sumie powinna ona gotować się około godziny, w międzyczasie stając się taka bardzo, bardzo biała. Podczas tego intensywnego gotowania sporo płynu nam odparuje, dlatego w międzyczasie możemy dodać wodę, która nie zmieściła nam się do multicookera wcześniej. Co jakiś czas warto bulion przemieszać. Warto przy okazji te kości troszkę pomiażdżyć. Z czasem wszystko zacznie nam się rozpadać, a kolor zmieni się na taki kremowy. I w tym momencie, po godzinie intensywnego gotowania bez przykrycia, bulion nasz już wygląda zdecydowanie inaczej. Jego barwa jest kremowa, jego konsystencja jest inna. W tym momencie mogę wyłączyć więc multicooker i rozpocząć przesadzanie bulionu przez sito. Wcześniej jednak warto wyciągnąć z niego większe kości, tak aby przesadzanie było łatwiejsze. Po przesadzeniu przez sito powinniśmy to wszystko jeszcze porządnie zblendować. Ja wykorzystuję ręczny blender i blenduję to około minuty. Bulionu do ramenu zazwyczaj nie przygotowuje się w ten sam dzień, w którym przygotowuje się ramen. Taki bulion robi się wcześniej i czeka on na odpowiedni moment. Bulion schładza się, a następnie zamyka w szczelnych pojemnikach i chowa do lodówki albo do zamrażarki. W lodówce może spokojnie spędzić około tygodnia, w zamrażarce może spędzić miesiąc czy nawet dwa. Na tym etapie bulion najlepiej podzielić sobie na porcje. Standardowo porcja ramenu ma około 350 ml bulionu. Jeśli lubi się większe porcje, to możecie zrobić 400 czy 450 ml. Gdy jest ciepły, ma taką płynną konsystencję, ale w lodówce konsystencja zmieni się w taką galaretę. Bulion to tylko jedna z pięciu składowych elementów ramenu, dlatego ja w tym momencie swój bulion chowam do lodówki i przechodzę do omówienia tych pozostałych części, które będą nam potrzebne do tego, aby tonkotsu ramen przygotować. W tym momencie pora przejść do przygotowania kolejnej składowej ramenu, którą powinniście przygotować sobie wcześniej. Mowa o oleju aromatyzującym. Olej aromatyzujący, który dziś przygotujemy, to będzie olej mayo, czyli olej spalonego czosnku. Pochodzi on z prefektury Kumamoto, również na południu Japonii. Do przygotowania mayo będziecie oczywiście potrzebować czosnku. Ja wykorzystuję 3 główki. Poza tym potrzebny będzie również olej albo smalec. Możecie wykorzystać na przykład smalec wieprzowy. Ja jednak smalcu dziś nie wykorzystuję, dlatego że ten olej jest przeze mnie używany do różnych ramenów. Dlatego wykorzystuję olej roślinny, a konkretnie olej rzepakowy, w równej części razem z olejem sezamowym. Jeśli chodzi o proces przygotowania, to rozpoczynamy od tego, żeby główki czosnku rozdzielić sobie na pojedyncze ząbki, które następnie obieramy i kroimy w drobne plasterki, które będą miały mniej więcej taką samą grubość.
Pokrojone w plasterki czosnku rozkładamy na ręczniku papierowym. Zależy nam na tym, aby pozbyć się z czosnku nadmiaru wilgoci. W momencie, gdy cały czosnek pokrojony jest już w plasterki i rozłożony jest na ręczniku kuchennym, rozpoczynam rozgrzewanie swojego rondelka. Od razu wlewam tam również olej rzepakowy. Olej sezamowy dodam na późniejszym etapie. W momencie, gdy olej będzie już ciepły, mogę rozpocząć dodawanie swojego czosnku, który wcześniej powinienem jeszcze dodatkowo wycisnąć za pomocą ręcznika kuchennego. Jak widzicie, czosnek jest dość wilgotny. Zależy nam na tym, aby tej wilgoci się pozbyć. Jeśli chcecie, alternatywnie zamiast takiego świeżego czosnku, możecie wykorzystać taki czosnek, który można już kupić poplastrowany i wysuszony. Czosnek na takim średnim ogniu smażymy przez około 15-20 minut. Zależy nam na tym, aby ten czosnek spalić. W moim przypadku na takim średnim ogniu 15 minut jest w zupełności wystarczające. Dużo zależy tutaj od tego, jak pokroicie swój czosnek, jak duże będziecie mieć naczynie oraz jak mocną macie kuchenkę. Podczas smażenia czosnek prawie cały czas powinniście mieszać. Wydzieli on z siebie skrobie i zacznie się ze sobą sklejać. Jeśli będziecie go mieszać, to te kawałki nie będą ze sobą podklejane. Po kilku minutach smażenia czosnek powinien być już taki złoty i to znak, że możemy część tego czosnku ściągnąć. Najlepiej do tego celu wykorzystać metalową łyżeczkę i ściągnąć go na jakieś sitko. Przygotowanie majo jest stosunkowo proste, ja jednak zawsze robię go większą ilość i w lodówce taki olej może spokojnie spędzić nawet około 6 miesięcy. Po kolejnych 2-3 minutach czosnek, który cały czas się smaży, znów wygląda nieco inaczej. Tym razem jest już taki ciemno, mocno brązowy i to znak, że możemy znowu wyciągnąć mniej więcej połowę czosnku. Połowę pozostawiamy do momentu, aż zacznie on być taki czarny i wtedy również ściągamy go na sitko. Czosnkiem na sitku kilka razy wstrząsam i pozostawiam go na tym sitku przez kilka chwil. Zależy mi na tym, aby pozbyć się nadmiaru oleju. Czosnek powinien być w tym momencie bardzo suchy, powinien łatwo łamać się w dłoniach. I w tym momencie możemy przejść do finalnego przygotowania majo. W tym celu będziecie potrzebować albo moździerza, albo blendera, w którym skruszycie ten czosnek w taki drobny pył. Według mnie, wykorzystując moździerz, osiąga się nieco lepsze efekty, dlatego ja dziś wykorzystam moździerz. Do mojego moździerza przerzucam czosnek, a następnie zgniatam go przez około 5-7 minut. Już po chwili poczuje się taki bardzo intensywny i ciekawy zapach, a po kilku minutach takiego ugniatania konsystencja tego wszystkiego będzie przypominać konsystencję czegoś w rodzaju błota. I w tym momencie powinniśmy dodać tutaj olej, który pozostał nam ze smażenia, wcześniej przecedziwszy go przez sitko, oraz olej sezamowy i wszystko to dokładnie ze sobą wymieszać. Możecie do tego celu wykorzystać tłuczek od moździerza. Zajmie to wszystko mniej więcej minutę. Po kilkudziesięciu sekundach mieszania wszystko się ze sobą pięknie połączyło. Ma to taką bardzo czarną, intensywną barwę. I w tym momencie możemy to przelać do słoiczka albo jakiegoś innego szczelnie zamykanego naczynia i w lodówce trzymać nawet do 6 miesięcy. Jest to jeden z moich ulubionych olejów aromatyzujących i często wykorzystuję go do różnych ramenów, więc mam nadzieję, że Wam również się przyda. W tym momencie pora przygotować tare, czyli esencję naszego ramenu. Dziś przygotujemy shoyu tare, czyli tare, do którego przygotowania wykorzystuje się shoyu, czyli po prostu sos sojowy. Ja dziś mam sos sojowy typu koikuchi, czyli najbardziej popularny japoński sos sojowy. Jeśli kupicie japoński sos sojowy w polskim sklepie, to prawdopodobnie będzie to właśnie koikuchi. Jeśli chcecie, do tego ramenu możecie wykorzystać również nieco bardziej słony, ale nieco jaśniejszy sos uskuchi. Ten sos jest nieco mniej popularny i w Polsce jest go trudno dostać. Poza tym potrzebny będzie również mirin. Jeśli mirinu nie macie, to możecie zastąpić go ewentualnie 2 łyżeczkami cukru oraz 2 składniki pochodzące z morza. Będą to glony kombu oraz katsubushi. Przygotowanie tego tare jest dość proste i w lodówce możecie z powodzeniem przechowywać je przez kilka miesięcy po przygotowaniu, dlatego warto zrobić go sobie trochę więcej i później wykorzystywać je do innych ramenów, dzięki czemu będziecie mieć mniej pracy. Jeśli chodzi zresztą o tare, ostatnimi czasy urzekły mnie bardzo dojrzewające tare, których nawet nie trzeba podgrzewać. Do przygotowania takiego tare wykorzystuje się jedynie sos sojowy i jeden składnik, na przykład kombu albo niboshi, który tym sosem się zalewa, następnie odstawia się do lodówki. To w lodówce sobie może dojrzewać nawet przez kilka miesięcy. Po kilku dniach jest już w zasadzie gotowe do tego, aby je użyć. Jeśli chodzi o dzisiejsze tare, to ono również będzie bardzo proste. Nie będzie to tare dojrzewające, ale nie będziecie musieli na nie czekać w zasadzie w ogóle. Jego przygotowanie rozpoczynamy od tego, aby kombu, w moim przypadku mam już takie kombu, które podzielone jest na mniejsze kawałki, przełożyć do pojemnika, a następnie zalać to wszystko mirinem oraz sosem sojowym. W
tym momencie powinniśmy to szczelnie zamknąć i odstawić do lodówki. Najlepiej, jeśli w lodówce będzie to mogło spędzić całą noc. Jeśli może to spędzić trochę dłużej, na przykład cały dzień, to również bardzo dobrze. Minęło niemalże 24 godziny i w tym momencie mogę przejść do wykończenia tary. Przede mną leżą katsuobushi oraz suszone sardynki. Tak jak wspominałem wcześniej, ja dziś wykorzystam tylko katsuobushi, ale jeśli chcecie, możecie to katsuobushi na przykład na takie sardynki zmienić. Myślę, że w tym momencie bardzo dobrze widać, że konsystencja się tego już nieco zmieniła. I w tym momencie mogę zawartość swojego pojemnika przerzucić do rondelka i rozpocząć podgrzewanie tego wszystkiego na niewielkim ogniu. Zawartość pojemnika na niewielkim ogniu podgrzewamy, nie pozwalamy jednak się temu zagotować. Dobrze, jeśli macie termometr kuchenny, wtedy za pomocą takiego termometra możecie badać temperaturę zawartości garnka. Gdy po kilku minutach temperatura zacznie zbliżać się do 70 stopni, to znak, że pora wyciągnąć kombu. Ono nie lubi zbyt wysokich temperatur. Jeśli nie macie termometra, po prostu kiedy będziecie widzieć, że to wszystko jest ciepłe, to wtedy to kombu wyciągnijcie. Kombu lepiej wyciągnąć trochę wcześniej niż trochę później. Dlatego jeśli po prostu będzie to ciepłe, to kombu możecie usunąć. Po wyciągnięciu kombu pora do garnuszka wrzucić katsuobushi. W tym momencie możecie wyłączyć pod garnuszkiem ogień i pozwolić temu wszystkiemu powoli wystygnąć przez około 30-40 minut, a następnie przez sito powinniście to przelać do pojemnika. Kombu oraz tuńczyka, które wykorzystywaliśmy do przygotowania tego tary, nie musimy wyrzucać. Możemy je wykorzystać na przykład do przygotowania furikake, czyli takiej przyprawy do ryżu. Taką przyprawę wykorzystywałem m.in. w odcinku dotyczącym onigiri. Takiego tuńczyka oraz kombu powinniście sobie drobno pokroić, następnie wyrzucić na patelnię i podsmażyć. Możecie wykorzystać również inne dodatki, na przykład prażony sezam. W tym wypadku nie będzie tutaj konieczności dolewania jakiegoś sosu sojowego. A jeśli chodzi o samo furikake, to za jakiś czas przygotuję odcinek, w którym więcej czasu poświęcę tej przyprawie. I w tym momencie nastał długo wyczekiwany dzień. Dzień, w którym będziemy mogli tonkotsu ramen sobie złożyć, ale wcześniej powinniśmy omówić jeszcze dwie jego składowe. Pierwszą z nich jest oczywiście makaron. Nazwa ramen pochodzi od nazwy makaronu ramen. W Japonii znajdziemy sporo różnych odmian makaronu ramen. Ten ramen może być nieco cieńszy, nieco grubszy, nieco twardszy, nieco mniej twardy. Do tonkotsu ramen najczęściej wykorzystywany jest taki dość twardy makaron. Przygotowanie dobrego makaronu to jedna z największych bolączek, jeśli chodzi o restaurację ramen w Polsce. W Japonii nie ma z tym najmniejszego problemu, ponieważ wiele lokali ma swoje maszyny. Takie maszyny są bardzo drogie, często kosztują ponad 100 tysięcy złotych. W Japonii nawet jeśli sklep sprzedający ramen nie robi swojego makaronu, to może taki makaron kupić niemalże po sąsiedzku. W Polsce bywa z tym niestety problem, ponieważ takich maszyn w Polsce jest niewiele. Taki makaron możecie spróbować przygotować w domu, ale nie będzie to niestety proste. Jeśli chodzi o robienie makaronu, to jest to chyba jedna z najbardziej nielubianych czynności przez wszystkich miłośników ramenu. Jeśli chcecie odcinek o przygotowaniu takiego domowego makaronu, mogę przygotować. Ja dziś wykorzystuję świeży makaron, który sobie kupiłem i który był przygotowany właśnie przy użyciu takiej drogiej maszyny. Jeśli chcecie jako alternatywę, możecie wykorzystać również taki świeży, paczkowany makaron z marketu. I uważajcie na to, jak długo je gotujecie. Zazwyczaj producenci podają nieco zbyt długi czas, przez co bywają rozgotowane. Dobrą alternatywą mogą być również makarony z ramenów instant. Tutaj zwróćcie jednak uwagę, żeby to nie była taka najtańsza zupka chińska, ale aby to był ramen, który będzie kosztował gdzieś w okolicach 8-10 zł. Takie zupki mają zazwyczaj całkiem porządny makaron. W ramenie niezwykle istotną wagę odgrywają również dodatki. Jeśli chodzi o dodatki, to w Japonii wykorzystuje się ich raczej mniej. Zazwyczaj taki podstawowy ramen ma tylko 2 czy 3 dodatki. Rameny w świecie zachodnim zazwyczaj są nieco bardziej bogate w dodatki. Ja dzisiaj wykorzystam takie dość klasyczne dodatki. Po pierwsze wieprzowinę czaszu. Jak przygotować czaszu, mieliście okazję jakiś czas temu już oglądać. Takie czaszu możecie sobie przygotować śmiało wcześniej. Poza tym jajko ajitama, czyli marynowane jajko ugotowane na pół miękko. Zieloną część zielonej cebulki albo po prostu szczypiorek. Menme, czyli marynowanego bambusa. Połowę arkusza nori oraz naruto. Jeśli chodzi o naruto maki, to one w Polsce mogą być nieco trudno dostępne, ale w internecie powinniście je znaleźć. Naruto maki to takie ciastka rybne, które przygotowywane są na parze z białej ryby. Swoją nazwę zawdzięczają wirom Naruto, niedaleko cieśniny Naruto na południu Japonii. Jeśli któregoś z tych dodatków nie macie, to nie musicie się martwić. Ramen, nawet mając tylko 2 czy 3 dodatki, powinien być bardzo dobry. Jeśli chodzi o dodatki, to możecie tutaj wrzucić również coś od siebie. Świetnie sprawdzi się na przykład prażony sezam, ale jestem ciekaw, jakie dodatki chcielibyście do waszego ramenu wykorzystać. Jeśli chodzi o dodatki, to bardzo ważne jest to, aby przygotować je sobie wcześniej, ponieważ ramen powinno się jeść wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo gorący. Dlatego ja w tym momencie kroję sobie swoje naruto maki oraz zieloną cebulkę. Niemal wszystkie dodatki są już gotowe. W dużym garnku rozgrzewa się woda, w której będę gotował makaron, a przede mną jest przygotowany wcześniej bulion. Przerzucam go sobie więc do małego garnuszka i rozpoczynam jego podgrzewanie. W
międzyczasie rozpoczynam również rozgrzewanie niewielkiej patelni, na którą na początku położę na kilkanaście sekund z jednej i z drugiej strony przygotowane wcześniej przeze mnie arkusze nori po to, aby je uprażyć. Jeśli chcecie taki arkusz nori, możecie też alternatywnie włożyć do piekarnika rozgrzanego do 70 stopni na kilka minut. Bulion powoli się rozgrzewa, a niemal wszystkie składniki są już gotowe. Nie rozpoczynam jednak jeszcze gotowania makaronu, z tym czekam, aż bulion będzie bardzo gorący. Jeśli chodzi o temperaturę tego dania, to jest ona niezwykle istotna. W Japonii często wykorzystuje się gorącą wodę po to, aby wcześniej podgrzać miski, w których ramen będzie się podawać. Dlatego ja w tym momencie część wody, w której będę gotował makaron, przelewam do miski po to, aby ją podgrzać. Gdy bulion będzie już bardzo gorący i przyjdzie czas na gotowanie makaronu, ja wtedy z miski wodę wyleję, z powrotem wleję ją do garnka, a do miski wleję tarę. Jeśli chodzi o tarę, najlepiej odmierzać je za pomocą łyżki albo za pomocą jakiegoś narzędzia, niewielkiej chochelki, której dokładną pojemność znacie. Bardzo istotne jest to, aby użyć odpowiednią ilość tary w stosunku do odpowiedniej ilości bulionu. Jeśli chodzi o proporcje, to najczęściej stosuje się proporcję 1 część tary do 10 części bulionu. Tarę stanowi więc w okolicach 9%. Jeśli chodzi o czaszum, to ja dziś czaszum będę podgrzewał na patelni. Przypalę je również nieco palnikiem, ale takie czaszum moglibyście również włożyć do piekarnika rozgrzanego na 200 stopni na około 5 minut. Po podgrzaniu bulionu zwróćcie uwagę na jego konsystencję, niekiedy może wymagać jeszcze dodatkowego, lekkiego zblendowania. Jeśli chodzi o gotowanie makaronu, to bardzo istotne jest to, aby go nie rozgotować. Makaron na ramen gotuje się czasem minutę z hakiem, więc bardzo istotne jest to, aby wyciągnąć go w odpowiednim momencie, dlatego warto wykorzystać do tego celu jakieś narzędzie. Może to być taki koszyk. Takie koszyki najczęściej wykorzystywane są w sklepach z ramenem. Niestety są one raczej trudno dostępne i często są takie dość duże. Jako alternatywę możecie wykorzystać na przykład sitko. Wtedy takie sitko wkładacie sobie do garnka, wrzucacie tam makaron, cały czas mieszacie, gotujecie go i kiedy wybije odpowiedni czas, to wtedy ten makaron wyciągacie. Jeszcze trochę przygotowanego przez nas wcześniej oleju i proszę, tonkotsu ramen jest już gotowy. Ja nie mogę doczekać się, aby go zjeść. Wygląda naprawdę bardzo zachęcająco. Wiem, że tonkotsu ramen to nie jest najłatwiejszy do przygotowania w domu ramen, a ten odcinek był dość długi, ale mam nadzieję, że się Wam spodobał. Mam również nadzieję, że chcielibyście w tej ramenowej serii oglądać odcinki dotyczące innych ramenów, może troszkę prostszych. Jeśli tak, to koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu, a jeśli taki ramen spróbujecie zrobić, to również dajcie mi znać, jak Wam smakował. W tym momencie się z Wami żegnam i zabieram się za jedzenie. Do zobaczenia. Cześć. A i o mało co bym zapomniał, jeśli chodzi o jedzenie ramenu, to wszystkie stałe składniki jecie za pomocą pałeczek. Bulion powinniście wypijać sobie za pomocą łyżeczki. Nic nie stoi na przeszkodzie również temu, aby chwycić miskę i wypić po prostu ten bulion z miski.